Uwaga, uwaga. Wróciłam. Pani, witam Was bardzo serdecznie po długiej, trochę więcej niż długiej przerwie, ponieważ nie było mnie półtorej miesiąca, ale już wracam, jak widzicie, i jestem. I nie jestem tu sama, bo jestem z Wikunią, za którą również bardzo się stęskniliście. Przynajmniej tak mi pisaliście na Instagramie. Ale Wiktoria też się stęskniła i ja również. Więc dzisiaj zaczynamy od vloga. Okej, moje włosy dzisiaj troszeczkę ze mną nie współpracują. Tak, tu są włosy. Ty też masz włosy? Też masz włosy. Nie współpracują, ale nie zwracajcie na to uwagi. Wiktoria przed chwileczką zjadła śniadanie. Teraz czas na mnie. Mama idzie jeść śniadanie, tak? Tak, mama też jest głodna. Idę jeść. No. Moje pierwsze śniadanko zrobione. Jest tutaj jogurt, banan, kiwi, posypane wszystko chia. Więc zabieram się do jedzenia. Jest tu niewielka porcja, ale za chwilę wycisnę sobie szklankę soku pomarańczowego i będę najedzona. Lila? Lila? A powiedzcie, za tą panią również się stęskniliście? Wspomniała mi się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie byliście ciekawi, co było w kalendarzu adwentowym, bo jak wiecie, nie dokończyłam tegorocznego vlogmas i stwierdziłam, że teraz wstawię Wam taki króciutki klip wszystkich właśnie prezentów po kolei, co w jakim okienku było. Więc teraz możecie sobie to zobaczyć. Stay. Don't leave me here this way. Cause I won't last a day without you. I've been going insane since you told me that you're leaving on that train. You've got your eyes all wide. You wanna see life on the south side. They say you wanna move. Too much I've got to prove. Stay. You don't leave me here this way. Cause I won't last a day without you. Tęskniłaś za naszymi widzami, tak? Ty chcesz kamerować? Miałaś odpowiedzieć na pytanie, tak czy nie? Nie tęskniłaś? A ty kłamczuszku, a ty kłamczuszku? Jesteśmy na sankach z Wiktorią. Ma na sobie czapeczkę z Pepco. Buty z Deichmana i kombinezon, który kiedyś Wam pokazywałam, kupiłam go w ciuchu, więc moja córcia jest przygotowana na sanki, tak? Ciepło Ci, Wika? Ciepło, prawda? I tym oto sposobem, że jest u nas na ulicy tyle śniegu, postanowiłyśmy, że wyjdziemy, przejdziemy się, pojeździmy na sankach. Cześć Wiki! Kto jest takim małym krasnalkiem? Chodź, poprawimy czapeczkę. Masz czapeczkę, tak? Okej, my już po sankach, policzki u Wiki czerwone, więc pora wracać do domu. Autem. Chcesz jechać autem? Nie, mama.
chyba nawet kluczy nie ma. Kto by pomyślał, że ty lubisz jeździć? Chodź, wracamy już do domciu. Później może gdzieś pojedziemy, ok? Chodź. Wróciliśmy do domu i ja z powrotem wychodzę, ponieważ jadę na zakupy i stwierdziłam, że pokażę wam, co mam na sobie przed samym wyjściem. Więc mam taki sweterek z wyprzedaży, z House'a, czarne rurki. A kto pamięta skarpetki z kalendarza? Tego swoją torbę czarną. I tak naprawdę jestem gotowa do wyjścia. Wróciłam do domu, przebrałam się, bo jest strasznie gorąco. Mianowicie robimy porządek w Wiktorii zabawkach. Zaraz zobaczycie, ile tego jest. Wiktoria, selekcję robimy. Selekcja, tak? Sprzątamy. Moi drodzy, jest godzina za 15:12, za chwilę idę robić obiad, ale stwierdziłam, że jeszcze wam powiem o moich dzisiejszych planach, ponieważ dzisiaj jest 1 luty i z dniem dzisiejszym zaczynamy z koleżanką z pracy chodzić na siłownię. Ja wiem, nikt się tego po mnie nie spodziewał, ja sama po sobie się tego nie spodziewałam, ale stwierdziłam, że pora trochę ruszyć tyłek i zacząć żyć trochę zdrowiej, bo chyba o to zdrowiej najbardziej mi chodzi. Żeby nie było, że się odchudzam. I tak, idziemy dzisiaj na zajęcia o 18:00. Kupiłam sobie ostatnio leginsy, bo jak się okazało, moje porwały się same na tyłku. I oczywiście zrobiłam to na ostatnią chwilę i szczerze wam powiem, że nie było jakiegoś wielkiego wyboru, jeśli chodzi o mój rozmiar, a noszę XS i wzięłam takie jakieś zwykłe leginsy. One były na promocjach 50 Stylu bodajże. Tutaj z takimi różowymi nogawkami. Jeśli się zastanawiacie, co ta tak strzela, to Wiktoria grzebie sobie w szafkach. Tutaj takie troszeczkę wyższe, z taką dużą gumką. Myślę, że są porządniej zrobione jak te moje ostatnie i tak szybko się nie zniszczą. Robimy? Brawo. Gdzie chcesz iść? Tam. Tam. Dobra, idziemy tam. A co będziemy robić? Tam. Okej. Okay. Będziesz z mamą gotowała. Widzicie? Mały pomocnik. Okej, zeszłam na dół i przypomniała mi się jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, że obiecałam, że zrobię bezę dla mojej mamy, więc stwierdziłam, że zrobię to teraz, wstawię do piekarnika i dopiero zacznę robić obiad. No i co? Zaczynam od ubijania białek. Jeśli zastanawiacie się, z jakiego przepisu robię bezę, to robię z przepisu Para Kulinarni. Zawsze. Zobaczcie, kruszynka zasnęła, a ja szykuję rzeczy na basen, bo mała zmiana planów, zamiast dzisiaj na siłownię, to pójdę z Danielem na basen. Dzień dobry kochani, witam was w drugim już dniu tego vloga, powiem wam, że jest dość późno, bo około godziny 13:00, jak widzicie, ja jestem po porannym prysznicu. Cały dzień sprzątaliśmy i teraz szykuję się na wyjście, bo wychodzimy do znajomych. A oczywiście do makijażu użyję tych samych kosmetyków co zawsze. Powiem wam, że ja mam swoje perełki i jakoś ich nie zmieniam. Jest to mój ulubiony bronzer. Czekajcie, coś tu się przykleiło. Mój ulubiony bronzer z Bourjois, rozświetlacz z Lovely. Jeden z lepszych podkładów, jakie miałam, taki dość nawilżający z Rimmela, Wake Me Up. Maskara, maskary powiem wam, że wymieniam, nie zawsze mam tą samą, ale zawsze mam z Maybellinu. Ostatnia moja maskara to była ta. Chodzi o korektor pod oczy, to jest moja nowość. Pierwszy taki mój korektor, również z Maybellinu. Cień do brwi. A, to jest cień z Make Up Revolution. Mi się trafił kiedyś w kalendarzu i do tej pory go używam. A jeśli chodzi o cienie, to zawsze wykonuję makijaż tymi samymi cieniami. I przeważnie są to te dwa. Czasami jak robię kreskę, to dodaję ten. I są to już każdemu bardzo dobrze chyba znane cienie z Rimmela. Raz, dwa, trzy. Chcę wam od razu powiedzieć, że filmy nie będą pojawiały się na pewno codziennie czy co drugi dzień. Będę nagrywała wtedy, kiedy
Będę miała czas wolny. Wiecie co? Fajnie wrócić. Powiem Wam, że tęskniłam za nagrywaniem, więc bardzo, bardzo się cieszę. Okej, idę się ubierać, suszyć włosy, tak jak mówiłam. I co? Będziemy powoli się zbierać po prostu do wyjścia, więc dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!